Witam serdecznie, ja jestem oczywiście Kroxy. Słuchaj stary, tak się za wami stęskniłem, że nagrywam w tym momencie trzeci film z dzisiaj z CSGO Skinsa. 3500 zł, póki co nie udało nam się wyjść na plus chyba z żadnego filmu, więc mam nadzieję, że dzisiaj to się zmieni i że uda nam się może coś fajnego wypłacić. Oczywiście lecimy od razu ze skrzynką i momentowo otworzymy sobie 3 razy 150 zł wydajemy. Przypomnę jeszcze zaraz o konkursie, albo teraz powiem, że co każdy film z CSGO Skinsa rozdajemy skina za 10-15 zł, więc jak chcesz wziąć udział, no to możesz sobie oczywiście wziąć udział też w poprzednich filmach z CSGO Skinsa, które już się pojawiły wczoraj i przedwczoraj, więc jak chcesz sobie mieć większą szansę wygrać więcej skinów, to zapraszam serdecznie. A wuba, Simon, dzień dobry, to będzie bardzo dobry drop i to jest 937 zł, no i chyba póki co najlepszy strzał w tej naszej serii z CSGO Skinsa, bardzo mi się to podoba, ale generalnie to co chciałem powiedzieć, no to oczywiście konkurs na skin za 10-15 zł, jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem jest to najważniejsze, łapa w górę też bardzo ważna, komentarzyk też ważny, no i oczywiście dołącz na Discorda, udostępnij film i użyj kodu Kroxy na CSGO Skinsie, jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, no bo otwieranie skrzynek na CSGO Skinsie jest dla osób pełnoletnich, no bo również otwieranie skrzynek wiąże się z ryzykiem straty, nie zawsze jest powiedziane, że musisz wyjść na plus, tak? Czasem też trzeba coś stracić, żeby ktoś inny mógł wygrać. 67 zł, spróbujemy jeszcze raz, ale jeszcze o kodzie, no bo nie pokazałem, gdzie go wpisujesz. Kodzik wpisujesz, gościu, albo logujesz się z linku zapisu, albo klikając tutaj doładuj i tutaj wpisujesz oczywiście kodzik Kroxy przez 2x. Jeśli oczywiście masz ochotę sobie kaskę wpłacić, to 10% więcej przy każdym depozycie dostajesz, kod musisz używać do woli, a nowi użytkownicy oczywiście 2,50 dostają. Bliki, skiny, SMS-y, bardzo dużo metod płatności. Czy my chcemy prowadzić jeszcze raz? No chyba nie, myślę, że ta skrzynka co miała już oddać, to oddała. Ja bym spróbował skrzynek 50-50, które są tutaj na dole. Również tutaj macie darmowe skrzynki Instagram, Facebook i Discord, czyli to pewnie musicie dołączyć na poszczególne social media, żeby dostać darmową skrzynkę. Spróbujmy 3 skrzynki AWP, 300 zł. Jest tutaj AWP Asimov, Redline i Hyper Beast. I to otwarcie, no jest perfekcyjne, stary, 434 zł. Jakby jeszcze tutaj Asimovka poleciała, to już w ogóle byłoby bardzo sympatycznie. No tutaj niestety Hyperbestia, która raczej, no niestety, nam tego nie zwróci. I wychodzimy na minus, ale spokojnie, bo teraz 3 AWP lecą. Hyper Beast, więc no to będzie raczej minus, ale jednak nie, okej, never mind. Nawet Battle Skirt nam zwracają, chodziło, okej. No niech będzie, no jak dają, to biorę, tak? Generalnie bardzo długo nie grałem w CS-a i tak trochę nie siedzę teraz w rynku, więc nie znam jakby aktualnych, bieżących cen, nie? Dopiero tam ostatnio zacząłem sobie coś klikać z powrotem, jakieś tam 2-3 ranki dziki zagrałem, więc powoli wracam, ale jest ciężko, bo powiem wam, że nie grając w CS-a, no pół roku to co najmniej, ale generalnie tamten rok był dla mnie tak pod względem CS-a, jakby wiesz, to był rok przez całe moje życie, w którym najmniej w CS-a grałem przez cały rok, wiesz o co chodzi? A grałem w CS-a od 2016 roku i no ten rok naprawdę bardzo mało w tego CS-a grałem. Ale to też spowodowane tym, że mało się w tym CS-ie dzieje, nie tak naprawdę. No wyszedł CS2, no i co? No tak naprawdę wypuścili grę, która w becie jeszcze powinna być, więc no takie moje zdanie, no ale że Valve totalnie, że tak powiem, ma wysranę w swoją grę znoszącą złote jaja tak naprawdę. Kurę znoszącą złote jaja oczywiście, no to jest osobna para kaloszy, tak? Nikt tutaj niestety tego nie przeskoczy. A co chciałem jeszcze powiedzieć? Oprócz tego, że nic się w CS nie dzieje, no to jakaś operacja, coś w NDS-a, nie, no to też by było. Myślę, że to byłby strzał w dziesiątkę tak naprawdę, no bo operacji też już bardzo długo nie ma. Ale to nie jest to, co chciałem powiedzieć, tak? Tylko powiedziałem, żeby coś mówić, bo zgubiłem wątek totalnie. Jakby, nie wiem, no mówiłem coś o tym, że ten CS pada i tak dalej. Kurczę, no nie wiem. Szczerze nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Może mi się przypomni. Mamy dwa kałachy. Fronica i Misty, do tego Redline 128 zł. Okej. Chodźmy. Jungle Case 60 zł. No, wygląda. Dobra, solidnie. Z Tiger tu są fajne skiny. No jakby tu przeciął, to by było naprawdę G, ale no niestety 144. Delikatnie jesteśmy na minus, także próbujemy dalej. Zobaczymy, co nam się uda
Dobyć 213, okej, okay, spoko, jest to profit jak najbardziej, więc próbujemy another one. Otwarcie, emeczka razy 2. See ya later, 92 zł. Idziemy na skrzynkę, spróbujmy anarchię w sztukach 3. 1750 zł, czyli bardzo dużo, okej, okay. No te rękawice... Kurczę. No, jestem w szoku, że to na mnie zwróciło, ale okej, okay, spróbujmy jeszcze raz. Ojejku, ojejku, tu chyba będzie źle, jeżeli tu jakieś dobre stany nie polecą. 403 zł się zameldowało, no. Dosyć średnio. Są znowu te rękawice, chyba doleci, doleci na pewno, ale czy będzie plus? No jest 500 tym razem, co się dzieje? Dobra, ostatnie otwarcie. No zobaczmy, no jak teraz nie poleci. No jest Tabupa Asimov, czyli to będzie profit na 100%, bo sama Tabupa Asimov chyba. Ojejku, 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 player! Tu jeszcze Factorio. No, fajnie, dobra, więc co? Powiem wam, że tutaj może coś byśmy sobie wyjęli, jakiś może... nożyk, coś w tym desenie, co wy na to? Żeby oczywiście naszego skina ze strony wypłacić, przeszedłem sobie na Exchangera, czyli, no jak sama nazwa wskazuje, możemy sobie wybrać skiny z naszego ekwipunku i wymienić sobie na skinka, jakiego chcemy oczywiście wypłacić, klikamy wymień. I oferta zaraz tutaj powinna nam zostać oczywiście przemielona i zaraz ten flip knife powinien powędrować do mojego ekwipunku. No jest przygotowany, więc myślę, że na spokojnie możemy sobie w międzyczasie chyba skrzyneczki pootwierać. Chyba się nic nie stanie, jak stąd wyjdziemy. Przejdźmy sobie... Kurczę, no ja wiem, co ty chcesz. Ty chcesz tą skrzynkę Royal. Ja to wiem, stary, że ty chcesz tą skrzynkę. Ale no nie, no nie można wszystkiego od razu mieć. Nie można, nie można. Tworzymy dwie takie. Skrzynki Beast. Dostajemy ze 150 zł. No, 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 dokładnie, dobra. Jedna taka. Jeszcze raz zacząłem, tym razem jest USP znowu. Ej, a zobaczmy, jak wygląda szybki tryb, bo na szybkim trybie jeszcze nie otwierałem skrzynki. No, w miarę szybko, tak, no, co nam to wskazuje. Dobra, chodźmy teraz, zjedźmy sobie. No, no, dam ci to, co chcesz, tak? Zostaw łapę w górę chociaż za to. Za to, co robię, bo z tej skrzynki chyba jeszcze nie wyszedłem na plus, chyba jeszcze nie trafiłem, nic takiego sobie zrobiłem, no nie. Wow, bardzo fajny drop, albo coś w tym desenie, wiesz, co chodzi. Dobra, czy ja wypłacimy tamte skiny? W sensie, czy wypłacić, czy poszedł mi ten nóż w końcu? O, wysłany, dobra, to zaraz sobie przejdziemy do naszego ekwipunku na Steamie i sobie zaakceptujemy ten nożyk, ale w międzyczasie sprzedam to wszystko. Naprawdę aż 2000 mamy z tego? No okej, okay, jestem pod wrażeniem, szczerze. Dobra. No ja wiem, że to będzie głupie, ale zostaw proszę łapkę w górę, okej? Okay? Z 2235 zł. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem taki zastrzyk adrenaliny, wydając tyle pieniędzy jednym kliknięciem, więc zostaw łapkę w górę koniecznie. No, tak, myślałem, że chodzi spytać na tamte rękawice. 1200 zł. No, no, no tak. Nic nie mam, okej? Okay? No nie, no ej, to jest naprawdę, ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, że nie mogę nic z tego dropnąć. Jeszcze raz szybki. Okej, spoko. Aha, już nie mogę. No to zabawa się skończyła, tak. Evencik jeszcze na szybko wam pokażę. Nakarmimy sobie kuraka. 12 zł pula nagród. Oczywiście możemy karmić sobie go. Kosztuje to 100 punktów eventowych. I w pewnym momencie ten kurczak wybucha, nie? I cała pula wtedy idzie do osoby, która, dzięki której ten kurczak wybuchł, tak naprawdę o to chodzi. Takie trochę, no trochę takie, takie masochistyczne, masochistyczne, tak się mówi? Chyba tak. Dobra, nakarmy go jeszcze. Ty, bo ja nie chcę przestać, bo ja już trochę tutaj wrzuciłem w niego. A on dalej się tu trzyma. Dalej się tu trzyma, a nie mogę tak szybko też to klikać. Tylko boję się, jak ten wybuch będzie, bo pewnie się przestraszę. Ale... przynajmniej sobie pniążkę zgarnę, tak? Mam nadzieję, że nikt w międzyczasie ze mną nie będzie tego wrzucał, bo jakby przez przypadek on dostał, no, byłoby mało sympatycznie. Kurczę, patrz, jaki on już jest! O! I mamy to 20 zł, no i zajebiście. Dobra, uszczelski na to, zrobimy to. Okej, okay, zrobimy na to. Okej, okay. Jeszcze raz. Ej, będzie. Dobra, niech będzie. No i wymienimy sobie jeszcze tokeny na coś fajnego. 22 zł. Ok, no to zostało nam 763 zł. O, Boże, tą skrzynkę będzie. O!
W końcu coś innego. Dobra, myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć film. 1000 zł zostawiamy oczywiście na kolejny film. Ja w międzyczasie akceptuję jeszcze kosę, więc dziękuję serdecznie za oglądanie. Przypominam, filmy teraz codziennie z CSGO, z Kinsa. Jak chcesz sobie wziąć udział w każdym konkursie, no to zachęcam cię oczywiście, jak masz rzeczywiście 18 lat skończone. I co? Chodzi Kroksy 10% więcej, 2,5 na użytkowników. Dzięki za oglądanie i widzimy się jutro. Siema.